Siemanko, mordeczki, witam was w trzecim odcinku Zagrajmy w Hogwarts Mystery. Oczywiście Harry Potter, Hogwarts Mystery. Mamy tutaj jakiegoś nowego ziomeczka. On, jak widać, jest z Gryffindoru. Ben. Tak, kim jesteś? Ben Copper. Copper, czyli Benek Miedziany. A, też pierwszoroczniak. Podglądał nas. Śledził ją. To nieźle. Czyli Mugolak. Bo Mugolaki to są czarodzieje, którzy się urodzili w mugolskiej rodzinie. Nazwani przez wielu czystokrwistych Mudblood, czyli szlamami. Szlamokrwistymi, no można tak to też przetłumaczyć. Oczywiście to jest bardzo negatywne określenie. No, czyli wyzwała go od szlam. Hogwarts Express. Aj, z tą Merulą będą jeszcze kłopoty. Przygłośmy trochę, bo no, muzyki jednak aż tak dobrze nie słychać. No, dostał się do Gryffindoru. Każdy czegoś się boi, Ben. Dokładnie. Nie, unfortunately. No, widzicie, nawet kurde, nie pamiętam, jak to jest po polsku. No, znam znaczenie słowa, ale cholera. No, nie mogę sobie przypomnieć, co to znaczy. Niestety, ja boję się wszystkiego. Jestem z mugolskiej rodziny. I to wszystko jest dla mnie nowe i straszne. Aj, no właśnie, właśnie. Hufflepuff common room. Hufflepuff only. No właśnie. Tego się spodziewałem. Kitchens. Kuchnie. Aha, czyli na piątym roku możemy dopiero. Potion classroom. Slytherin common room. Ok, i zobaczmy, co w ogóle tutaj mamy. Report to Felix. A, dobra, czyli mamy już wrócić do naszego pokoju wspólnego. Jak widzicie, ta gra to jest, no, taka, można powiedzieć, nawet klasyczna przygodówka. No właśnie, właśnie. Straciliśmy 10 punktów. Co jest? Aha, tutaj klikamy. Rank. Aha, no i te właśnie punkty domów.
Tu oczywiście mamy Slytherin na czwartym miejscu. Ravenclaw na trzecim. Gryffindor na pierwszym. Na razie nam nie najlepiej może idzie. Courage to oczywiście odwaga. Empathy. Empatia. Moment. Co ja kliknąłem? Kurde, sam nie wiem. Charms. Że po prostu, no, tutaj uroki, zaklęcia. No. Aha, czyli mamy transfiguration, czyli transmutację na drugim roku. Dobra, na razie wróćmy jednak, no wiecie, wróćmy jednak do lochów. Pyk, 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 pyk. Dungeons. Aha, czyli tutaj są Castle Grounds, bo po angielsku zamek to się nie czyta castle, tylko castle to jest nie ma. Ok, wracamy do na poziom lochów. O, a kogo my tu mamy? Irytek. Dobra, wracajmy tutaj. Bo nie dokończyłem. O, czyli możemy kontynuować. Felix Rozier. Prefekt. Ale chyba tak mi się zdaje, że tak czy siak byśmy stracili te punkty. Nie jestem moim bratem. To jest akurat dobre. Wiem, że mój brat naczerpnął, złamał zasady szkoły i naczerpnął reputację Slytherinu. No, zresztą pewnie to jest i tak z każdym z domów. Nie sprawdzałem z innymi. My wszyscy popełniamy błędy, Tom. No bo oczywiście ja tutaj jestem Tomem. Tomem Gawrońskim. Ale oczywiście, no, te błędy kosztowały no, 10 punktów, te moje. Okej. No to idziemy z Rowenem. No, jest możliwość, żeby odzyskać te punkty. Co bardzo by mnie akurat ucieszyło. Storm. Okej, okay. No to lecimy. Pyk.
Are you enjoying the game? Yes. What the fuck moment? Aha. Czyli mnie odesłało tutaj do Google Play. Dobra, na razie czwóreczkę dałem, bo minusem jest oczywiście to, że trzeba czekać oczywiście na te na energię. No ja oczywiście nie będę tutaj, powiedzmy sobie szczerze, ja nie mam kasy na tyle, żeby no po prostu ja nie chcę płacić za tą grę. I tutaj jeszcze to w dolarach, także no to mi w ogóle nie pasuje. Okej, idziemy do Rowena. Pickled slugs. Marynowane ślimaki? No nieźle. Jeśli dobrze oczywiście to przetłumaczyłem. Nic nie widzę. Dlaczego zamknąłeś drzwi, Rowan? Same się zamknęły. No właśnie. Dobra, no kurde, przecież powiedzmy sobie szczerze. I bang. Lumos. Dziab. No i jak ja mam teraz śmigać? Właściwie co ja mam tutaj robić, bo... Devil's Snare. Właśnie, nie pamiętam jak to się nazywa akurat po polsku. Oj, znowu ta merula. No, jest wrażliwe na światło. A, diabelskie sidła? Możliwe. A, czyli Merula ich tu zamknęła. No, tego się można było spodziewać. No i już ich powoli oplatają te diabelskie sidła. Zapewne pamiętacie, jeśli oczywiście czytaliście pierwszą część i oglądaliście pierwszy film, to pewnie pamiętacie, że tam też było była ta roślina. No właśnie. I dziab. Czyli mamy na to aż 8 godzin? Kurde, aż tyle to powiedzmy sobie szczerze. Aż tyle to ja nie mam. Oczywiście największym minusem jest tej gry właśnie to, że trzeba czekać kurde na odnowienie się tej energii. Albo kupować. No, to jest mocno pay to win, ale i tak będę w to grał. Wiadomo. Po prostu kocham to uniwersum. Może nawet napiszę jakieś opowiadanie. No zresztą pożyjemy, zobaczymy. O cholera!
dusi go, ja pierdzielę. Szybko, kurde. Lumos Maxima. No dobra, dobra, ale brilliant, brilliant, ale... Kurde, ktoś wyważa drzwi. Co tu się od Janie pawliło? O, w mordę. Hagrid! Oj, sorry. No oczywiście Hagrid ślizgonów nie lubi, wiadomo. Klucznik i gajowy w Hogwarcie. Oczywiście na trzecim roku chyba. Nie, 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 co ja gadam. Na trzecim roku Harry'ego Pottera został nauczycielem opieki nad magicznymi stworzeniami, czyli chyba w 93? Czwartym? 93, czwarty, nie pamiętam dobrze. Okej. Tom Gawroński. No właśnie. No właśnie. Szczerze, classmates. Jak już to. No, Dumbledore'owi nie będę kablował, no. Zresztą nie, ja nie chcę być konfidentem. Bang. Odpłacimy jej. Oczywiście Hagrid pewnie na to nie pozwoli, ale... Diabelskie sidła. Chyba tak to się nazywa. Zresztą oczywiście przed nazwaniem, zatytułowaniem tego odcinka po prostu sprawdzę to na Wikipedii. No właśnie, co się stało z moimi szatami? Devil's Snare. No właśnie, właśnie, Merula nas wciągnęła w zasadzkę. No właśnie, groziła mu jeszcze nękała tego innego pierwszoroczniaka. Sfałszowany list na szczęście chyba jest. Okej. Okay. Znaczy już sama gra nam podpowiada, co mamy robić. O, i mamy w końcu chyba sklepik. No, możemy nawet sobie coś tutaj dokupić.
A, nowe fryzury. Dobra, soki. No po prostu mi chyba nie wyrabia. Chyba mi po prostu nie wyrabia tutaj ewidentnie. Ewidentnie mi tutaj RAM nie wyrabia, albo procesor. Dokładnie. Nie wiem. Ok, zostawimy to, co mamy. Przebieramy się. Pyk. Dobra, czekajcie chwilę. Dobra, mamy górę. Mamy dół też. A, czyli. Dobra, załóżmy to, co mamy. Ciach. Biała koszulka. Aha, czyli to są szaty wyjściowe. O, a co my tu mamy? A, że na razie nie ma żadnych rękawiczek. Naszyjniki. Okulary. Na razie też nic nie jest odblokowane. Dobra. Bang. Akceptujemy. Na razie to, co jest, bo po prostu, no powiedzmy sobie szczerze, kasy na razie za bardzo nie mamy. Dobra, pogadajmy jeszcze z Feliksem. A, no to latanie na miotle będzie. Ale wiecie co? To oczywiście już w następnym odcinku. Póki co, oczywiście udajemy się pewnie na błonia. Tak jest. To już oczywiście będzie w następnym odcinku. Tutaj mamy naszego Toma. Tutaj śmigamy na miotły. Whomping Willow, czyli bijąca wierzba. Chatka Hagrida. Owlery, czyli sowiarnia. Tu mamy opieka nad magicznymi stworzeniami. A, czyli na czwartym roku. Dobra, nasza. To wiecie co? Oczywiście co? Zobaczymy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Wielkie pozdro. Piona.